Śmierć Mateusza Muranskiego. Tabloid podaje, znalazł ciało zawodnika MMA. W środowe popołudnie media obiegła informacja o śmierci Mateusza Muranskiego. Początkowo wydawało się, że wieści powielane przez portale internetowe to tylko fejkowe informacje, ale wkrótce nie było już wątpliwości. Że syn Jacka Muranskiego nie żyje. Informacje zostały potwierdzone przez rzeczniczkę prokuratury okręgowej w Gdańsku. Wówczas pojawiły się również wieści, że biegli potwierdzili zgon mężczyzny bez udziału osób trzecich. A służby zostały powiadomione przez bliskich Muranskiego, którzy nie mogli się z nim skontaktować. Teraz, jak informuje Super Express, prokuratura bada okoliczności śmierci mężczyzny, zaplanowana została sekcja zwłoki i badania toksykologiczne, które za kilka tygodni dadzą odpowiedź na pytanie, czy za śmierć Muranskiego odpowiadać mogli jakieś środki odurzające. Tabloid poinformował również, kto zaalarmował służby w sprawie zawodnika MMA. ESE podaje, że ta osoba był ojciec Mateusza, Jacek Muranski. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się od prokuratury, że to Jacek Muranski próbował się skontaktować się z synem, ale nie mógł wejść do mieszkania. Zaalarmował służby, które weszły do mieszkania i znalazły ciało Mateusza Muranskiego, czytamy w tabloidzie. Śmierć zawodnika MMA była sporym zaskoczeniem dla znajomych z Federacji Freakfighterskich, którzy pożegnali zmarłego kolegę. Mężczyzna wystąpił m.in. na gali Famy MMA, gdzie miał okazję zmierzyć się z Arkadiuszem Tancula. Widzowie kojarzyli go również z Jerzego Skolimowskiego i z produkcji Lombard. Życie pod zastaw. Muranski w grudniu świętowałby 29 urodziny.